nasz rząd wprowadził obowiązkowe szczepionki w tej chwili. To jest świeża bułeczka. Przegłosowali wszyscy posłowie. Jak ja łamię jakieś prawo, jedna przesłanka u Natanka, to wszystko sprawdzają od zera. A przecież mamy przesłanki z Anglii, że autyzm jest wypadkową trzech czy kilku szczepionek. Jest film, są całe procesy. Czyli normalny rząd, słysząc takie rzeczy, zanim taką ustawę wprowadzi, najpierw zaczyna sprawdzać, o co to chodzi. Oni to wprowadzają na siłę. Rozumiecie Państwo? Jest dziesiątki przesłanek, że szczepionki, które są, szkodzą ludziom. Jest tyle chorób. W Anglii kobieta wygrała proces. Lekarz, który ją bronił, stracił pracę. Jest film fabularny o tym wydarzeniu. Macie to na internecie. Udowodniła światu, że urodziła zdrowe dziecko. Wszyscy ją, dopiero w szóstym miesiącu zaczęły się objawy autyzmu. Że miała normalne dzieciątko. To oni nam wiedzą, że jest zła przesłanka. Dziesiątki te, w moim przypadku jedna nieścisła, czesają wszystko. A często wszystko przy okazji znajdą 15 innych niewłaściwych. Bo kto z nas w tym prawie, i rzeczywiście jest nieczysty, więc jak się na ciebie wezmą, to cię po prostu powieszą. Zastosują kiedyś te same mechanizmy do was. Poczujecie, co to się dzieje. Żeby cokolwiek sprawdzić, trzeba, moi drodzy, to wszystko stestować, udowodnić. A jak jest zła przesłanka, jedna przy leku, już nie wolno podawać. Oczywiście są uczciwi ci produkty, którzy mówią, zażywasz to na cukrzycę, uleci ci wątroba. Wybierasz, nie? Raz mi dali maść na nogę, czytam w ulotce, traci się słuch. Ja kicham całą nogę. No Filip, tracisz słuch, dzieci. Zwariowaliście? Ale napisali, wybrałem, mówię, było czyste. Ale mi nie nakazano pod prawem, że mam smarować nogę, bo inaczej do więzienia.